rozpoczynamy studio olimpijskie Tokio 2020, a więc cały czas nawiązujemy do tego, co dzieje się podczas olimpiady, podczas igrzysk, które jak na razie dla nas nie są niestety zbyt radosne. A z nami kolejny gość związany ze światem sportu. Marcin Najman, witamy serdecznie, dobry wieczór. Witam serdecznie. Właśnie przed chwilą Daniel powiedział o tym, że niestety nie mamy medali. Z twojego punktu widzenia, tak jak obserwujesz na pewno Igrzyska Olimpijskie, czy możemy być bardzo zaskoczeni, że ten początek jest taki no nie do końca szczęśliwy dla polskich kibiców i dla polskiego sportu? Słuchajcie, to jest dopiero początek i jeszcze nie ferujmy takich już wyroków, że jest bardzo źle, bo jeszcze może się kilka niespodzianek zdarzyć i jeszcze kilka medali możemy przywieźć. Oczywiście, że wszyscy spodziewaliśmy się więcej na teraz, ale igrzyska się jeszcze nie skończyły, także dajmy szansę wszystkim powalczyć. No ja powiem, że bardzo kibicuję Zosi Klepackiej, bo gdy byłem na obozie, widziałem, jak ciężko pracowałem na swoim obozie kilka miesięcy temu, takim letnim w Zakopanem. W tym samym czasie Zosia przebywała z trenerem Grzegorzem Skrzeczem, który jakby od przygotowania fizycznego ją przygotowywał pod tym kątem. I widziałem, jak ciężką pracę wkładała, olbrzymią pracę. I ja liczę, że taka praca nie pójdzie na darmo I jeszcze, że tak powiem, ten worek z medalami dla Polaków się rozwiąże. Czyli, a tutaj apelujesz o cierpliwość. No dusza kibica jednak ma to do siebie, że czasami ona chciałaby dużo więcej i ponosi nas, może tak. Ale ciekawą rzecz powiedziałeś, dlatego że powiedziałeś, że Zofia Klepacka przygotowywała się tutaj z Grzegorzem Skrzeczem. No tego nie wiedzieliśmy. U sportowców to jest chyba jednak ważne, aby rozwijać się w różnych kierunkach, aby także korzystać z porad osób, które nie są związane z tą daną konkretną dyscypliną. Ale Zosia Klepacka przygotowywała się w Zakopanem pod kątem fizycznym. Wychodzili na bardzo długie takie marszobiegi. Przepraszam, nie z Grzegorzem Skrzeczem, a z Pawłem Skrzeczem. Mhm. Jezu kochany, bardzo przepraszam. No tak. Oczywiście z Pawłem Skrzeczem. Natomiast Paweł Skrzecz to znakomity sportowiec, który doskonale wie, jak przygotować zawodników, no nie tylko pod takim względem technicznym, bokserskim, ale również pod względem właśnie fizycznym. I te marsze, te wyjścia w góry, które Zosia robiła, to były naprawdę wielogodzinne pobyty na dużych obciążeniach i ja sam widziałem, jaką ciężką pracę wkładała. Dlatego jestem przekonany, że wszyscy olimpijczycy dają z siebie wszystko, a jeszcze mam nadzieję przyjdzie ten moment, kiedy, tak jak już powiedziałem wcześniej, będziemy się jeszcze na tych igrzyskach cieszyć, choć z drugiej strony no nie zapominajmy, że to już nie te czasy, kiedy to sami bokserzy w latach 60. przywozili kilka złotych medali z jednej olimpiady, chociażby również z Tokio. Jerzy Kulej, Józef Grudzień, ale tam jeszcze było dużo, dużo więcej złotych medali, tylko i wyłącznie samych bokserów. No, te czasy już niestety minęły. Właśnie, powiedziałeś o tym, że to przygotowanie akurat tutaj chodziło w treningu z Pawłem Skrzeczem o przygotowanie fizyczne. Wiadomo, że ona swoje treningi związane z jej dyscypliną, to jest oczywiście kolejna rzecz, ale mam też wrażenie, że w przypadku sportowców, to przygotowanie mentalne, zresztą ty też wielokrotnie na ten temat się wypowiadałeś, przygotowanie mentalne, a więc to, co jest w głowie. Często sportowcy mówią, jestem gotowy, ale gdzieś tam na końcu zwycięży to, co mi siedzi w głowie. Jeśli będę lepszy od rywala pod tym względem właśnie mentalnym, to na pewno dam radę. I mamy kilka takich przykładów na igrzyskach, mam wrażenie, że gdzieś właśnie w ostatniej chwili brakuje tego czegoś, co siedzi w głowie. Czy tak jest faktycznie, że coraz bardziej to przygotowanie fizyczne jest na tym samym poziomie, zbliżonym wśród sportowców i potem decyduje to coś ekstra?
na najwyższym stopniu, jeśli chodzi o wtajemniczenie w daną dziedzinę sportu, decydują detale. I tak jak słusznie zauważyłeś, może to być również przyczyna tego, że no ktoś jest z nami, przed nami o to pół kroku, właśnie chociażby jeśli chodzi o tą sferę przygotowania mentalnego, bo przygotowanie fizyczne dzisiaj już myślę każdy na tym poziomie robi ekstremalnie wysokie. Ja kiedyś nie doceniałem takich, wiele lat temu, takich rzeczy. Poza tym no ja nigdy nie doszedłem do takiego poziomu, by rywalizować na olimpiadzie, więc też nie chcę się za bardzo tutaj autorytatywnie nie wypowiadać. Natomiast kiedyś to Papa Sztam był psychologiem, trenerem i wszystkim w jednej osobie. Dzisiaj widzimy, że te sztaby są bardzo rozbudowane i często można mówić, że ja słyszałem takie opinie u tych starszych trenerów, że to jest tylko takie jakby przesadzanie i że to nic nie, że to nic już lepszego nie wniesie, bo każdy musi ciężko trenować. Myślę, że na tym poziomie to ma znaczenie, a niech za dowód posłuży to, jak kadra olimpijska skoczków zaczęła doskonale skakać, gdy zaczęli współpracę z psychologiem. To było już kilkanaście lat temu, to chyba Paweł Blecharz, z tego co pamiętam, zajął się kadrą i to przygotowanie mentalne naszych skoczków spowodowało, że zaczęli po prostu wygrywać z wszystkimi. I myślę, że świat poszedł do przodu i musimy również zwrócić uwagę na to, że przygotowanie mentalne jest równie ważne, a kto wie, czy czasami nie ważniejsze niż to przygotowanie fizyczne. Bo na olimpiadę każdy jedzie dobrze fizycznie przygotowany. Każdy. No tutaj teraz... też dobrym przykładem jest Iga Świątek, pracująca z Darią Abramowicz. No, zwycięstwo w młodym wieku w szlemie jednak. No, to jest jednak wielkie dokładnie, znaczy... No... Pamiętam też rozmowy z Andrzejem Gołotą kiedyś na ten temat, kiedy Andrzej też jakby no był z tej starszej szkoły i wtedy jeszcze z takich usług psychologów się nie korzystało. Wtedy jeszcze na psychologa patrzyło się bardziej jak na psychiatrę. Mówię zupełnie poważnie. No jeżeli ktoś wtedy współpracował z psychologiem, to znaczyło, że ma jakieś kłopoty ze sobą. A to w ogóle nie jest to. Nie jest to w ogóle nie o to chodzi. Bo często było przez sportowców kiedyś odbierane to, że praca z psychologiem to pewnego rodzaju okazanie słabości. Natomiast gdy zdobędziemy wiedzę pełną na ten temat, to tu nie chodzi o żadne słabości, tylko chodzi o to, aby móc pracować z samym sobą, dzięki różnym metodom, które również psycholog sportowy nam przekazuje, aby móc z siebie w tym momencie próby wykrzesać jak najwięcej. Ale to my sobie tylko możemy tutaj mówić, a to są naprawdę trudne rzeczy i to tylko sportowcy, którzy w danym dniu biorą udział w tej rywalizacji, wiedzą, jakie obciążenia przechodzą, również te mentalne. I tyle. No, czasami ciężko nam sobie jest wyobrazić to, pod jaką presją są sportowcy. Jeżeli chodzi o ciebie, to ile godzin spędzasz teraz średnio przed telewizorem oglądając zmagania olimpijczyków? Masz dyscypliny ulubione, czy czasami takie, że igrzyska powodują, że wracamy do takich dyscyplin, o których zapomnieliśmy w ogóle, że istnieją, albo do tych nowych, które dopiero co się pojawiają, prawda? Nie wiem, deskorolka się pojawiła, czy wspinaczka sportowa, zupełnie nowe dyscypliny sportowe. Jeśli chodzi o wspinaczkę, to jest bardzo widowiskowa dyscyplina. Natomiast ja przyznam się, że śledzę na bieżąco poczynania polskich sportowców, ale na zasadzie odczytywania informacji z portali sportowych, informacyjnych, nie śledzę przed telewizorem zmagań, bo jestem po prostu na urlopie. Ale jestem na bieżąco i trzymam oczywiście bardzo mocno kciuki za wszystkich biało-czerwonych. To ja zapytam w takim razie, co słychać u Marcina Najmana, dlatego że teraz urlop, a więc jakiś tam odpoczynek, ale zastanawiam się, jeszcze jakiś powrót, czy bardziej tutaj skupienie się na jakiejś takiej z boku obserwacji, być może komentarzu, analizie, czy jeszcze powrót do czynnego sportu będzie? Jeśli chodzi o sport przez duże S, zakończył się dla mnie tak naprawdę na Stadionie Narodowym podczas Narodowej Gali Boksu, gdzie zupełnie pozrywałem ścięgna w prawym barku,
A dodając, że od 2017 mam popękane ścięgna w lewym, które też czekają na operację, to daje nam to tylko obraz taki, że sport zawodowy przez duże S dla Marcina Neumanna się już zakończył. I to, co mogę powiedzieć, to to, że walcząc o zawodowe międzynarodowe mistrzostwo Polski, walcząc o mistrzostwo Europy w K1, to myślę, że no, czas pokazał, że to był jakby maksimum moich możliwości. Dzisiaj to już jest bardziej rekreacja i te ostatnie walki, które tak naprawdę już były bardziej freak fightami niż takimi typowo sportowymi walkami. Nie ma się co oszukiwać, że one bardziej budziły emocje niż miały być na jakimś wielkim, wysokim sportowym poziomie. Były czymś takim, więc trudno mówić jakikolwiek w tym momencie, jakimkolwiek powrocie, bo tak jak powiedziałem, sport zawodowy dla mnie skończył się w 2018 roku. Natomiast no nie ma co ukrywać, że w Polsce na dzisiaj tak zwane freak fighty są bardzo modne i dużo bardziej popularne od typowych sportowych walk. I tego przecież nikt nie zaprzeczy, temu nikt nie zaprzeczy, kto racjonalnie ocenia chociażby pod względem biznesowym polską scenę sportu walki. No, największe sprzedaży pay-per-view generują w Polsce na dzisiaj freak fighty. No więc Marcin Neumann poszedł trochę z duchem czasu, otworzył organizację MMA VIP. I już w przeciągu ostatnich 5 miesięcy zorganizowałem 2 gale freak fightowe i w październiku, a dokładnie 22, organizuję 3. galę MMA VIP, gdzie będą to walki w formule MMA, walki rozrywkowe, choć nie odżegnuję się od sportu i na każdej gali przynajmniej 2 mocno sportowe walki się odbywają, ale to już jest bardziej show niż typowy sport. A przy okazji może udać też się stoczyć jakieś werbalne pojedynki, jak chociażby z Krzysztofem Stanowskim. Chociaż tam trzeba przyznać, że honorowo się zachował na koniec, bo odkupił kurtkę, tak? No tak, znaczy tak pół honorowo, bo odkupił, ale tak naprawdę zorganizował na nią zbiórkę. No, dla mnie troszkę to brakło tego, że jak już tak bardzo chciał się honorowo zachować, to mógł chwycić za portfel i za nią zapłacić, a nie organizować zbiórkę. Ale to nie o to chodzi. To najważniejszy był cel, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ona się wzbogaciła, myślę, dosyć pokaźną sumę, bo kurtka poszła za ponad 10 tysięcy złotych. Przez długi okres była najwyżej wylicytowaną rzeczą podczas licytacji WOŚP, także super, no, z tego powodu można być zadowolony. W takim razie dziękujemy. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie jeszcze kiedyś przy okazji może tych właśnie eventów związanych z MMA dla sportowych. Tak, tak. Ale właśnie bardziej związanych z twoją bieżącą działalnością, czyli tym, co organizujesz, czym się zajmujesz. Dziękujemy bardzo za chwilę czasu, pomimo trwającego urlopu, odpoczynku i dobrej pogody. Życzymy. Ja tylko jeszcze na pocieszenie kibiców powiem tak. Słuchajcie, no nie dysponujemy na dziś takimi talentami, choć w sportach walki, bo tutaj no, to jest dziedzina najbliższa, jak wówczas, gdy walczyli Andrzej Gołota czy Jerzy Kulej, także no nie miejcie jakby tutaj też złudzeń, no na tym polu no dzisiaj królować nie będziemy, ale z kolei w tenisie Iga Świątek wiemy, że odpadła, ale to jest dziewczyna, która może jeszcze to jest przyszłość. Jechać na kolejne 2 olimpiady jeszcze i jeszcze może zdobyć co najmniej 2 złote medale olimpijskie i naprawdę nie przesadzam, bo jest to talent absolutnie najwyższej próby. Jest to kolejna osoba, która to samo mówi, a wczoraj o tym mówił Wojciech Fibak, więc jakby potwierdzasz słowa. A nie słuchałem tego, to jest absolutnie moja wypowiedź. To jest, więc tutaj to jest ciekawe, że takie stwierdzenia padają z różnych źródeł, z osób związanych z różnymi dziedzinami i tego się trzymajmy. W to głęboko tak myślę, że wierzmy. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. To był Marcin Neumann. A my wracamy do naszego studia, przypominając jednocześnie, że konkurs jeszcze cały czas trwa, bo tych medali nie ma. Mamy cały worek, tylko że no właśnie, być kiedyś może taki dowcip był. To określenie z tym workiem pełnym medali coś tak nie do końca tutaj jest chyba właściwe. No bo to wszystko przez Associated Press, agencję, która tak nas... No właśnie, wszyscy teraz na AP się powołują. A wiesz, jak to było w tym AP? Siedziało 2 takich gości amerykańskich, amerykański Daniel i amerykański Jacek. No i wiesz, mieli tak do, znaczyli, tak? do północy mieli wypełnić tę listę, bo tutaj mieli deadline, prawda, w redakcji, no i trzeba zrobić. No więc wydrukowali i tak, o, ładnie się nazywa, dobrze, to złoto. Ty, w kosza 3x3.
Nie, to bez znaczenia, kto tam jest. Zamknij oczy i uderz palcem. Polska, niech będzie Polska. Ale... I tak dalej, bo Amerykanie nawet nie awansowali do tej koszykówki. Ale wiesz, jaki jest problem? Problem jest teraz taki, że prezydent Andrzej Duda wyleciał już z Japonii, więc nie można na niego zwalić. Bo na początku tak było, że akurat tam, gdzie był, no to tam przegrywaliśmy. Ale przegrywamy wszędzie, więc tak naprawdę nie miało znaczenia, gdzie akurat prezydent był. Ale z prezydentami, słuchaj, a propos prezydentów, ja to obiecywałem, jutro będzie. Jutro będzie naszym gościem o tej porze Marian Nowacki, były szef Polsko-Amerykańskiej Rady Olimpijskiej w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, gdzie właśnie gościł w tej polskiej wiosce olimpijskiej. Nie tej oficjalnej, tylko tej naszej właśnie Poloniny, gościł Aleksander Kwaśniewski. Dowiemy się, jak za kulisami wyglądała ta wizyta. A propos Aleksandra Kwaśniewskiego, dzisiaj słyszałem taką opowieść Edwarda Skorka, kapitana polskich siatkarzy z Montrealu, z złotej drużyny z Montrealu siatkarzy, który mówił o tym, że Aleksander Kwaśniewski powiedział na którymś ze spotkań olimpijczyków, że upadek Związku Radzieckiego rozpoczął się od przegranej siatkarzy rosyjskich z polskimi w roku 76. Także no... Tutaj prezydent Kwaśniewski jest były prezydent Kwaśniewski jest, jeśli chodzi o sport, wydaje się autorytetem. No wiesz, kiedyś był ministrem sportu przecież, w końcu, jakby na to nie patrzył. Najmłodszym ministrem sportu w historii nowoczesnej Europy. 773-340-9399. Typujemy medale, to znaczy proszę przekazać swoje typy na ten numer wysyłając SMS-a 773-340-9399. Mamy 5 nagród. 5 pakunków z nagrodami tak naprawdę, które będą do odebrania w Sports Outlet Express w Arlington Heights. Od tego właśnie sklepu jest biało-czerwona czapka, taka bardzo patriotyczno-kibicowsko-sportowa. Jest też amerykańska koszulka kibicowska Team USA właśnie z okazji Igrzysk Olimpijskich. Do tego jeszcze w każdym tym pakunku z prezentami od Sport Outlet Express, także karta upominkowa od Fat Rosie, od restauracji meksykańskiej i na $25 ta karta upominkowa do wykorzystania albo w lokalizacji w Schaumburg przy 870 North Mitchem albo w Lincolnshire przy 940 Milwaukee Avenue. Wystarczy wysłać SMS-a, podać swoje typy i będziemy losować. Te typy nie muszą się sprawdzić, to jest absolutnie tutaj przypadek. Bo będzie jak na razie tak wygląda, że po prostu no, po prostu wysyłajcie. A podtrzymujcie tego ducha optymizmu w narodzie. O, może tak powiem na zakończenie. To wszystko na dzisiaj. Jutro w Polskim Radiu 10.30 na tej naszej antenie. Od samego rana informacje na bieżąco, a studio olimpijskie o godzinie 8.15. Pierwsza 15 olimpijczyk dnia, a my tutaj będziemy na żywo już o 4.15 ponownie jutro. I to wszystko będzie można także zobaczyć, to popołudniowe studio także w telewizji Polvision w ramach monitora, do oglądania którego serdecznie zapraszamy. Ale jeszcze powiem jedną rzecz na koniec, bo to tak fajnie, że zawsze będą jeszcze takie dopowiedzi, jak w Muppet Show, tych dwóch startów zawsze na koniec, jeszcze po literach coś jeszcze mówi. Marcin Najman, z jaką swobodą mówił na temat tych walk, w których bierze udział Freak Show, prawda? Mhm. Bardzo mi się to, naprawdę duże brawa dla niego za to, w jaki sposób elegancki wybrnął Dlatego chcę koniecznie wrócić do tej rozmowy już na temat samych tych eventów właśnie, czyli tych wydarzeń sportowych, czy też właśnie jak on to chyba określił, że to nie jest sport przez duże S, prawda? Ale będziemy chcieli na pewno gdzieś wrócić jeszcze na naszej antenie i przy okazji którejś z tych gal porozmawiać na ten temat.